historia zatacza koło. Kolejny rok, kolejny turniej w Bożkowie, Bożkowie Letnisku. Znowu Warcaby 64-polowe. Piękny wstęp do warcabowego świata. Ta sama droga, ten sam sędzia, nawet ten sam krawat, Arkadiusz Garsiewicz. Panie sędzio, co tu będzie grane? 170, chyba 4 zawodników z 14 klubów. Będzie się działo i będzie się działo. Piękne Bożkowo Letnisko, miejsce, które ściąga co roku na festiwal warcabów 64-polowych ogromne rzesze zawodników, 170 osób na listach startowych i po uroczystym rozpoczęciu z piękną częścią artystyczną w tym pięknym środowisku, otoczeniu i pięknej słonecznej pogodzie zawodnicy zasiedli do warcabnic i rywalizują w tempie szybkim, aktywnym o tytuły Mistrzów Polski. Sześć dni wymagających rozgrywek, łącznie aż 42 indywidualne i drużynowe turnieje z podziałem na kategorie wiekowe do lat 6, 8, 10, 13, 16 i seniorów. Wielkie brawa należą się organizatorom, z dyrektorem turnieju Zbigniewem Mszukiem na czele, sędziom, sponsorom, wspierającym bożkowskie zawody, no i oczywiście Wam, młodzi, dzielni sportowcy. Gratuluję zwycięzcom, a tych, którzy liczyli na więcej, zachęcam do dalszej gry i treningów, bo ambicja i ciężka praca Wam odpłaci już na kolejnych zawodach. Wy, dzięki temu, że gracie w warcaby, nigdy nie będziecie sami. Do zobaczenia.